Witam bardzo serdecznie na swoim kanale i zapraszam dzisiaj do obejrzenia wrześniowego denka. Myślę, że najwyższy czas, żeby opowiedzieć o zużytych produktach Oriflame, zużytych produktach we wrześniu. To jest moja kawka, którą oczywiście odstawiam na bok. Będę sobie popijać i opowiadać Wam o zużytych produktach. Przypomnę jednocześnie o programie Witamy, który jeszcze obowiązuje w katalogu 14. Ten program Witamy, przypominam, że obowiązuje do 18 października, czyli jeszcze chwilę mamy. I pierwszy krok zamówienia, składamy zamówienie za minimum 50 punktów. W następnym katalogu odbieramy wodę toaletową Lucia. W kolejnym katalogu, w kroku drugim, odbieramy taką torebkę i w trzecim kroku większą torebkę. Wodę Lucia, za wodę Lucia płacimy 4,90, za torebkę tą mniejszą 9,90, a zatem większą 14,90, czyli przypominam, należy złożyć 3 zamówienia po 50 punktów, żeby te 3 nagrody były. Także zachęcam, na dole udostępniłam link, dzięki któremu możecie dołączyć do klubu Oriflame, dołączyć do mojego zespołu. Udostępniłam też link z obecnie trwającym katalogiem 14. No i teraz przechodzimy do denka. To jest moje pudełeczko. Pokażę Wam. Tak mniej więcej to wygląda. Tyle produktów zużyłam. Nie jest to dużo. Myślę, że tak w sam raz. I zacznę od dwóch produktów, które mi się nie sprawdziły, bo nie zawsze wszystko się sprawdza. I to są dwa produkty do pielęgnacji brwi, rzęs. Ten produkt, The One, wygląda w ten sposób i to jest taka odżywka do brwi i rzęs. I on mi się zupełnie nie sprawdził. Ja myślałam na początku, że to trzeba poczekać. Stosowałam to miesiąc, może półtory miesiąca, nawet 2 miesiące chyba. I nie zauważyłam żadnej różnicy, ani jakimś odżywieniu szczególnym. Więc ten produkt nie będzie kupowany już przeze mnie. Chyba go już i nie ma w katalogu. Nie zauważyłam, żeby on się pojawiał i nawet jego żadnego zamiennika nie zauważyłam, więc chyba nie ma już tego produktu. No i drugi produkt, który jest w katalogu, Jordani Gold, i to jest taka baza pod tusz do rzęs. Wygląda to w ten sposób i po prostu nakłada się tę bazę na rzęsy, żeby je pogrubić. I potem nakłada się tusz do rzęs. No ja próbowałam to w różny sposób nakładać. Najpierw nakładałam, potem czekałam, że troszeczkę wyschnie i dopiero wtedy tusz do rzęs. Czasami od razu próbowałam, ale te rzęsy były tak obciążone i tak mokre, że one zamiast mi się pięknie tak rozdzielić, wiecie o co chodzi, na pewno rozumiecie o co chodzi, to one były takie posklejane. To nie wyglądało ani estetycznie, ani ładnie, więc ja tego produktu więcej absolutnie nie kupię. Kolejne rzeczy to są moje ulubione mydełka różnego rodzaju. Ja bardzo lubię mydła w kostce z Oriflame i bardzo chętnie po nie sięgam. Chyba wszystkie wyciągnęłam, tak? Więc Discover, dużo mam tych mydełek. Ale najlepsze jest to mydełko i ono najpiękniej pachnie, najtrwalej pachnie i ono mi się najbardziej podoba, ale to chodzi o preferencje takie zapachowe, bo one wszystkie są moim zdaniem bardzo, bardzo dobre i chętnie do nich sięgam. To też takie złuszczające z maliną. Nie, nie, to nie było złuszczające, się pomyliłam. To nie. Ale wszystkie mydełka są bardzo dobre. Do końca je zużywam dosłownie, no naprawdę w jakieś takie milimetrowe pozostałości wrzucam do prania, więc fajne zakupy, jeśli chodzi o to. Później kolejny produkt, który zużyłam,
To jest mleczko oczyszczające do twarzy, usuwające makijaż. Nakładałam na wacik to mleczko i zmywałam makijaż. Pięknie pachnie. Ten zapach, słuchajcie, jest przecudny. Taki irys. I podobną rzecz, którą zużyłam z tej serii Royal Velvet, tego już nie ma też w katalogach, a szkoda, bo ja na przykład lubię mleczkę. Z przyjemnością mleczkiem usuwam fluid, może nie tyle do oczu, bo do oczu mam specjalny zawsze jakiś taki preparat, ale do zmywania twarzy tak wstępnie, to lubię skorzystać z mleczka. Tego chyba nie ma już wycofane. Natomiast nadal jest w katalogach krem Royal Velvet na noc, on się cieszy dużą popularnością, ja też go lubię. Może nie ma aż takiego wow, nie jest aż taki, wiecie, stuprocentowy zachwyt, ale myślę, że spokojnie w tej cenie, w jakiej on się pojawią, czasami jest po 20 par złotych, dla klubowiczów 18, czasami 24 złote, no różne są te ceny, wiadomo jak to w Oriflame, w katalogach te ceny są bardzo, bardzo różne, no ale ja bardzo lubię ten krem, dużo klientek też lubi ten krem, on się często pojawia, on bardzo ładnie odżywia skórę, tak dla cery 40+, bardzo dobrze się sprawdza, więc fajna rzecz. Łyknę kawy i dalej, słuchajcie, co ja tu jeszcze mam. Mam bardzo fajny, jak jesteśmy przy demakijażu, to właśnie ten dwufazowy The One, taki olejek, który mam już kolejną sztukę. On pięknie, nawet wodoodporny makijaż oka usuwa, wystarczy odrobinka na wacik przyłożyć do oka i dosłownie sekundowe sprawy i makijaż oka jest usunięty, perfekcyjnie wręcz. Teraz jeśli jesteśmy przy twarzy i przy demakijażu, to jeszcze taki miałam pozostałość, a nie, to nie jest. Myślałam, że to płyn micelarny, a to moja córka zużywała z serii Optimals jeszcze z tą starą wersję toniku. No, lubiła. Fajna wersja. Więc chwaliła sobie, zużyła całą buteleczkę tego toniku. A córka ma 13 lat. Dalej mam jeszcze taką resztkę, ale już stwierdziłam, że pewnie na dwa razy i pokażę Wam. To maseczka na noc serii Novage. Ona jest cudowna, ja ją bardzo lubię i ona pięknie na krem się ją nakłada, ona pięknie odżywia skórę, ona zawsze jest stoi na mojej toaletce. Tak, pokrywamy twarz dosyć grubo, można grubiej, można cieniej. Zostawiamy na noc i zmywamy twarz. Jeśli mam krem taki troszeczkę słabszy, bo wiadomo, że z różnych kremów się korzysta, no to wtedy ta maseczka idzie w ruch codziennie. Jeśli mam krem lepszy, no to ta maseczka, z tej maseczki rzadziej korzystam wtedy, tak? Przy tym kremie tak raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, nie częściej, bo ten krem bardzo ładnie odżywia skórę, więc nie ma takiej potrzeby, żeby częściej używać. Później mam, jeszcze mam taki krem zużyty pod oczy, Optimals, i on też jest teraz w katalogach, troszeczkę odmieniona wersja, inne troszeczkę opakowanie, bardzo fajny krem, jego za grosze można kupić, 10 zł, nie wiem, jakoś ja tanio kupowałam, wiem, że te kremiki, i one są fajne, bardzo pięknie odżywiają skórę wokół oka i ja jestem z niego zadowolona. Jedyne, co mi przeszkadzało, to ten słoiczek, który, no ja jednak wolę, jak mogę wyciskać ten krem do oka ze słoiczka, tak nie bardzo. To mi trochę przeszkadzało, ale sama konsystencja, sam kremik świetny. Dalej mam taką do pielęgnacji twarzy esencję tonizującą. Ja ją używam i na noc, i na dzień, zamiennie, zamiast toniku. On ma tak, może ja tu resztkę chyba sobie zostawiłam, żeby pokazać Wam. On taką konsystencję, widzicie, taką konsystencję płynną, taką pośrednią pomiędzy serum a tonikiem, ale pięknie nawilża skórę, rozświetla tę skórę i na dzień, i na noc. Bardzo rzecz fajna, naprawdę polecam, a ona często też jest w promocji,
Czasami można je za 25 zł kupić, więc myślę, że wypróbować warto. Seria Novage, przypominam. W tej serii Novage jeszcze miałam taki balsam na wypryski i on też jest bardzo, bardzo sympatyczny, dobry. Na początku lepiej mi się chyba sprawdzał niż później. Nakłada się go w miejscach, gdzie te wypryski jakoś się częściej pojawiają. Ja mam skłonności, moja cera ma skłonności do wyprysków, więc skrzętnie korzystałam. Tak raz na tydzień, na dwa tygodnie sobie smarowałam twarz i na dzień, i na noc. I on, nie wiem czy tu jeszcze coś wycisnę, ale on taką konsystencję takiego balsamiku miał, ma i... No tak prawie nie widać go, jak się pokrywało twarz. Rzeczywiście wtedy się redukowało to skłonność do wyprysków, także też polecam. Później co jeszcze? Mam bardzo fajne takie opakowanie Swedish Spa. To właściwie tak, ja to traktuję jako krem do rąk, aczkolwiek to widnieje w katalogu jako taka maska do rąk. Na noc, tak? Bo on bardzo mocno nawilża skórę. Może takim mankamentem jest właśnie to, że się nie wchłania tak idealnie, ale ja bez tego to nie wyobrażam sobie teraz pójść spać. Ja co prawda odkryłam to niedawno i to jest moje pierwsze opakowanie, nie któreś tam z kolei, ale będę do tego wracać. Już zrobiłam sobie zapas, mam jeszcze jedno opakowanie i nie wyobrażam sobie, że ja bez tego się teraz obędę. Nie ma takiego kremu, który by zastąpił mi te Swedish Spa. Poza tym zużyłam jeszcze inny kremik, taki kremik sobie do rąk, ale to taki zwyczajny na dzień. Owszem, taki jak wiele innych, niczym specjalnym on się nie wyróżniał i jakoś tam specjalnie, nie wiem, on się chyba pojawił, to jakiś taki świąteczny, potem były często w wyprzedaży, ale ja taka zachwycona nim nie byłam. Taki zwyczajny, bym powiedziała, kremik. Co jeszcze? Odkryłam, słuchajcie, w swoich jeszcze zapasach taki olejek do ciała lawendowy, on piękny był, no wspaniały. Ja to po prostu marzę jeszcze o tym, żeby kupić taki ten olejek, ale jego nie ma, po prostu go nie ma, że bardzo żałuję. I właśnie to jest to minus w Oriflame, że wielu produktów uwielbianych potem nie ma i klientki też pytają. No a ja no, niestety mogę tylko rozłożyć ręce i powiedzieć, że po prostu tego nie ma na razie. Czy będzie? Nie wiem, nie wiem. Jak wiecie coś na ten temat, to dajcie znać. No dla mnie ten olejek to cudo, po prostu cudo, którego niestety już nie ma. Co jeszcze mam? Też bardzo chętnie zużywany regularnie przez mojego męża, Nordman Sub Zero. To jest żel pod prysznic i do mycia głowy. Też regularnie kupuję i mąż chętnie z tego korzysta produktu. I jeszcze mam maseczkę, którą niedawno zużyłam. Taką maskę w płachcie. Ja zazwyczaj peeling, a potem taką maskę nakładałam. Na dwa razy ją miałam, schowałam sobie do tego opakowania. Drugi raz już może tak pięknie nie odżywiała jak za pierwszym razem, ale całkiem dobra i sympatyczna. Tutaj jest owsem i pomarańczo rozświetlająca. Całkiem. No nie masz takiego wielkiego zachwytu, bo czasami mamy takie kosmetyki, że zachwycamy się nimi, ale w porządku. Nie była jakaś droga maska, nie wiem, w jakimś zestawie, może ją kupiłam niedrogo. Także taką maseczkę i jeszcze mam taką odżywkę do włosów z mango, rewitalizujące do farbowanych włosów. Też całkiem dobrze mi się sprawdziła, także też chętnie jeszcze na pewno ją zakupię i będę używać. Jedyny minus akurat tej maseczki to jest to opakowanie, ono jest tragiczne, no po prostu wyciąganie tej maski z takiego opakowania.
To jest jedno wielkie nieporozumienie i akurat to opakowanie jest beznadziejne. Nie wiem, dlaczego to nie może być w jakimś pudełku. Więcej możemy zapłacić, ale żeby to opakowanie miało jakiś sens, bo to nie wiadomo, co to jest. I to jest ten ogromny minus, jeśli chodzi o ten produkt. No to i to jest właściwie wszystko. Napiszcie mi koniecznie, czy to dużo produktów, czy mało w ciągu miesiąca dla całej mojej rodziny. Wydaje mi się, że niedużo. Dajcie znać, co o tym myślicie. Do następnego filmu. Na razie, cześć!